Lorenzo. No, kto wiedział, co tak wyjdzie? To nas przywieźli. A co dalej? Jeden wagon, tak jego, za chudobu wozią. Tak, to było 8 rodzin. Rodzin, ze wszystkim. No, co tam można było wziąć? No, troszkę. To i nie było co dużo brać, ale wzięliśmy beczkę i ziarno, a potem noc, trzeba spać, dzieci, Milko był maleńki. Dzieli to ziarno wysypali w te beczki i to dziecko tym ziarnie spało. Ale to nie mogliście zabrać swoich rzeczy z domu? Nie pozwolili wam? Nie było gdzie. Aha. Osiem rodzin w jeden wagon. A buchaczy, pole. Nie, odrzucali. A dlaczego, jak mama była Polką, to dlaczego nie mogliście zostać tam? Mogli się zostać, ale tato się bał. Bo każe, ja wojował proti Polaków w 17 roku. Każe, to mnie Polaki zabiją. I za to my pojechali. A mogli лишити się. Так Бог покерував і так, як всі Бог керує, і ми так мусимо це виконувати. І за все треба Богу дякувати, за все. Але старатися треба робити більше добра, як зла. Бо забираємо тільки зло і добро. А решту все лишаємо, щоб ми мали золото, срібло, і будинки, і не знати, що мільйони. А забираємо тільки то, що зробимо добре. Mm-hmm. Так. Добре, я би то з вами талапала.